Witam kolegów hodowców. Mamy dziś 1 maja, piękną słoneczną pogodę. Dziś odbywa się lot z miejscowości Brzeg, z tej samej miejscowości, z której odbył się lot próbny tydzień temu. Nawet nie cały tydzień temu, bo w niedzielę, a dzisiaj mamy czwartek. Gołąbki wypuszczono o godzinie 7:00. Dystans to 135 km, więc poniżej 2 godzin powinno im to zająć. Właśnie rozpoczynam przygotowanie do przylotu gołąbków. Gołąbki dostały do karmników karmę dietetyczną, tak samo jak po locie próbnym, gryt, no i wodę z elektrolitem. Właśnie będę mieszał. Nie podałem ostatnio, nie pokazałem elektrolitu. Stosuję elektrolit z firmy Hablabs. Jest to dwupak, składnik A i składnik B, które się podaje według receptury podanej na skła na etykiecie. Jest prawie bezwietrznie. Więc będziemy oczekiwać przylotu. Z lotu próbnego zameldowało się 100% gołąbków w domu. Z tym, że jeden gołąbek miał mały wypadek i dzisiaj nie uczestniczy w locie. Myślę, że do niedzieli powinien się wykurować.
Chodź. Patch. 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 Patch.
Fight. 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 Fight.
Thank you.
pać, 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 p